Cześć, witamy Cię w kolejnym poradniku. Dzisiaj pokażemy, jak samodzielnie wyczyścić zawór EGR. Użyjemy do tego króla polskich dróg i bezdroży, czyli Volkswagena Passata w silniku 1.9 TDI. Zapraszam do filmu. Podczas demontażu zaworu EGR w silniku 1.9 TDI zaczynamy od ściągnięcia wężyka podciśnienia. Następnie odkręcamy tą i tą śrubę mocującą, jak i również dwie poniżej. Jedna znajduje się tutaj, a jedna tutaj. Jednak procedura czyszczenia EGR-u będzie identyczna w przypadku wszystkich silników 1.9 TDI z grupy Volkswagena. A w przypadku samochodów innych marek zasada czyszczenia tego zaworu jest taka sama, jedynie sposób jego demontażu jest różny. Jak widać, zawór EGR jest dość mocno zanieczyszczony. Zebrało się tutaj sporo osadów oraz nagarów powstałych w wyniku spalania paliwa, zarówno na wyjściu z kolektora wylotowego, jak i na wejściu kolektor wlotowy, więc nasz preparat będzie miał dość trudne zadanie, żeby to wszystko ładnie doczyścić. Zaczynamy od demontażu zaworu EGR, następnie aplikujemy zmywacz K2 i czekamy kilka minut, aby miał on czas na rozpuszczenie nieczystości. Później czyścimy wnętrze zaworu za pomocą małej ściereczki lub patyczków do uszu. Dzięki regularnemu czyszczeniu elementów takich jak zawór EGR przedłużamy ich żywotność, dbamy o środowisko oraz utrzymujemy nasz samochód w dobrej kondycji, dzięki czemu pozostanie on dłużej bezawaryjny. Zawór EGR wraz z przebiegiem brudzi się, co może prowadzić do jego zacięcia, a w konsekwencji do uszkodzenia. Nieprawidłowo działający mechanizm prowadzi do nierównej pracy silnika, dymienia oraz braku mocy. Dzięki zmywaczowi K2 jesteśmy w stanie samodzielnie wyczyścić zawór EGR, a w przeciwieństwie do innej agresywnej chemii jest on bezpieczny dla wszystkich elementów metalowo-gumowych. Ponadto można go również używać do czyszczenia gaźników, przepustnic i turbosprężarek. Podczas czyszczenia kolektora ssącego należy uważać, aby rozpuszczony brud nie wpychać do środka kolektora. Spróbujmy wydobywać go na zewnątrz. Gdy zawór jest już czysty, montujemy go z powrotem w samochodzie w odwrotnej kolejności, niż go demontowaliśmy. Jak widzicie, wyczyszczenie zaworu EGR jest czymś, co można bez problemu zrobić samemu, jeżeli mamy odpowiednie środki i trochę czasu. Operacja ta w warsztacie potrafi kosztować od 150 aż do 250 zł, więc wydaje mi się, że warto poświęcić trochę czasu i spróbować wykonać to samemu. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie sprawdzić innych filmów na naszym kanale. Dowiecie się z nich, w jaki sposób utrzymać swoje auto w czystości oraz dobrej kondycji. Napiszcie proszę w komentarzach, czy wy mieliście problem z zaworami EGR w swoich samochodach. Spodobał Ci się ten film? Subskrybuj kanał K2. Zadaj pytanie w komentarzach. Powiedz znajomym. Znajdź sklep z produktami K2 w swojej okolicy. Skorzystaj z wyszukiwarki sklepów na stronie www.k2.com.pl. Jeżeli zdecydujesz się na zakup produktu K2, nie zapomnij zarejestrować go wraz z dowodem zakupu na stronie internetowej. Link do niej znajdziesz w opisie pod filmem. Dzięki temu weźmiesz udział w losowaniu z cennymi nagrodami.
A jeżeli jesteś przedsiębiorcą, zapraszamy do wzięcia udziału w programie Melle Partner. Więcej szczegółów znajdziesz w opisie pod filmem.